Siemka, z tej strony Jojo. Przed Wami Q&A, odcinek drugi, pytania i odpowiedzi. Na dziś przygotowałem 20 pytań. Było ich dość sporo, dlatego chcę jak najwięcej zrobić. Będzie to szybkie Q&A, ponieważ podejrzewam, że baterie nie są do końca naładowane, a chciałem jeszcze dzisiaj to nagrać i muszę się spieszyć. Dobra, bez wstępnego gadania. Pierwsze pytanie, jaki jest Twój ulubiony soczek? Finlandia. A tak na serio, to ja raczej no wodę głównie piję, mam w domu taki dystrybutor specjalny Eden. Co miesiąc mam takie baniaki 20-litrowe z wodą, dlatego nie kupuję żadnych soczków ani nic innego. Ale jakbym już miał coś tam wybierać, to Kubuś, Pysio, coś takiego, to kiedyś piłem jak byłem mniejszy i to jest dobre. Dalej. Jakie kostki planujesz jeszcze kupić? Lepiej by było spytać, jakich nie planuję kupić, byłoby prościej odpowiedzieć. A tak na co planuję? Planuję kupić Fangshi, gdy już się pojawi, czyli na początku czerwca. W przyszłości kostkę 8x8, żeby uzupełnić kolekcję. I teraz w najbliższym czasie jeszcze planuję kupić Diany 2x2. Jednego lub dwa, jak się uda. Trzecie, jak zapamiętujesz rogi do Old Pochman, wzrokowo, dotykowo czy oznaczeniami? Oznaczeniami, rogi mam oznaczone literami, tak samo jak krawędzie. Są to nawet litery, które się powtarzają, po prostu tak to zapamiętuję, że wiem kiedy rogi, kiedy krawędzie. Ciężko mi to wytłumaczyć jakoś inaczej. Dalej. Co tu mamy? Ile masz wzrostu? Wzrostu mam... Ostatnio jak się mierzyłem, to jak byłem w szpitalu w grudniu, miałem wzrostu wtedy 1,82 m. A że przez ostatnie 2 lata urosłem ponad 20 cm, to teraz nie wiem, 1,85 m, coś takiego. Piątka. Teraz będą dwa pytania, które miały najwięcej łapek w górę. Wolisz Diana 5 Zanchi, Diana Guhonga V2 czy Diana 6 Panshi? Przedstawię w kolejności od 1 do 3, od najlepszej do najgorszej. Według mnie najgorsza z tych trzech jest Panshi. Na początku mi się podobał, ale jednak się na nim zawiodłem. Dalej, no to układałem cały czas na Zanchi. Potem sprawiłem sobie Guhonga, o którym właśnie słyszałem wiele opinii. Układałem na Guhongach, rzeczywiście mi się podobały. Przez długi czas sobie to Guhonga odpuściłem. On leżał, nie układałem na nim, bo uznałem, że Zanchi jest fajniejszy. Ale ostatnio zmieniłem moje nastawienie i układam na Guhongu, albo na tym zielonym Zanchi, bo jest na serio super. Zmienię kostkę. Dalej. Po jakim czasie układania kostki postanowiłeś wziąć udział w zawodach? Jakie miałeś wtedy czasy mniej więcej i w jakich konkurencjach brałeś udział? Po jakim czasie? W sumie układam tak stale od marca zeszłego roku, ale rzeczywiście ćwiczyć czasy zacząłem we wrześniu. I we wrześniu zacząłem ćwiczyć czasy, a w grudniu wziąłem udział w Jura Open, czyli było to 3 miesiące, no po 3 miesiącach. Czasy miałem w granicach 35 sekund wtedy, 30-35, a konkurencje, w jakich wziąłem udział, to było 3x3, 3x3 OH, 3x3 FM, 2x2, 4x4, 5x5, Megaminx, Pyraminx i to wszystko, czyli 8 konkurencji. Dalej, jaką kostką najbardziej lubisz układać i dlaczego? No najbardziej lubię układać kostkę 3x3, z tego względu, że od tej kostki wszystko się zaczęło i na świecie, i u mnie. Najpierw zacząłem układać 3x3, dlatego najbardziej ją lubię. Będziesz próbował uczyć się 4x4 blindfold? Będę próbował się uczyć. Zamierzam się już do tego od jakiegoś czasu, ale... Na początek wolę nauczyć się wszystkich Oleli i F2L-a, a i tak mi się trochę nie chce. Jaka jest Twoja ulubiona kostka 3x3? No to już, tak jak mówiłem, jest to Guhong V2, ale też bardzo mi się podoba Alpha Chun 2. Świetne jest do OH. Zobaczymy, jak to będzie, jak będę miał tego Ling Yu na jedynkę. Dalej, czy będzie można spotkać się z Tobą na Polish Open? Jasne, że będzie można spotkać się ze mną na Polish Open. W Lublinie będę już od piątku, na zawodach będę przez obydwa dni i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę, także śmiało podchodźcie, nie krępujcie się.
Dla mnie to nie jest jakieś takie głupie czy albo denerwujące. Nawet miłe jest, jak ktoś rzeczywiście podejdzie, żeby pogadać czy coś, powie, że tam. No znam mnie, no jak nie znam kogoś osobiście, a rzeczywiście taka osoba podejdzie, bo mnie zna, mnie kojarzy, żeby pogadać, spytać się coś, to tak. No fajne, fajne takie uczucie. Dlatego śmiało macie jakieś pytania, przychodźcie, zadawajcie, poznacie mnie, bo mam dredy. Także zapraszam was, żebyście podbijali. Czy ćwiczysz paintball? Paintballu nie ćwiczę, aczkolwiek grałem parę razy w życiu w paintball. Bardzo mi się to podoba. Zamierzałem się nawet z pewnego czasu, żeby zacząć grać w ASG, ale jednak są to obydwa sporty, są dość drogie, przynajmniej na początku. ASG jest drogie na sam początek, dlatego sobie odpuściłem. 12. Czym się interesujesz oprócz kostek? Oprócz kostek bardzo lubię bawić się też jojem. Niedawno kupiłem sobie jojo, jednak stwierdziłem, że zbyt dużo czasu musiałbym poświęcić na jojo, żeby nauczyć się fajnych trików, a wtedy bym sobie musiał odpuścić kostki. Oprócz tego interesuję się muzyką przez rok ponad. No, przez rok grałem na pianinie, lekcje miałem, a poza tym to sporo grałem różnymi instrumentami. Teraz się przerzuciłem na ukulele. Jest to taki instrument, tak w porównaniu do kostki 3x3 wielkościowo. Czterostrunowy instrument, hawajska taka gitarka. Chciałem grać na gitarze, a uznałem, że na gitarze prawie każdy gra, to padło na ukulele. I poza tym jeszcze w sumie harcerstwem się bardzo interesuję, jestem harcerzem. Od razu nawiążę do pytania, było pytanie, czy pokażę mundur. Jasne, że tak. Tak pokrótce opowiem, tu mamy chustę od munduru, takie główne elementy. Zielono-granatowa jest nasza drużynowa. Przypinki, no szare szeregi, czyli rajd ogólnopolski. Comenius, tu mamy z obozu w Bieszczadach, no i tutaj mamy z Jury Open sobie noszę. Tu mamy stały element, czyli krzyż harcerski. No i tutaj chufet ziemi zawierciańskiej. I tutaj moja drużyna, 69. Harcerska Drużyna Turystyczna imienia Mariusza Zaruskiego w Zawierciu. Zapraszam, jeśli jest ktoś z Zawiercia, a jest trochę zainteresowany tematem, to zapraszam, żebyście przyszli do chówca, tudzież bezpośrednio skontaktowali się ze mną do drużyny. Harcerstwo to fajna sprawa, nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, a trzeba na serio przyjść, żeby się przekonać, jak fajne to wszystko jest. Rasta i znak zapytania. Jeśli miałbym się przypisać do jakiejś subkultury, to myślę, że najbliżej mi do takiej, do rastafariańskiej. 14. Jaki majonez lubisz? Może nie na taką odpowiedź liczyłeś, ale majonezu nie lubię. Majonez jest tłusty, nie lubię tłustych rzeczy i po prostu nie lubię majonezu. 15. Nagrasz jakiś film ze swojej kolekcji? To pytanie się powtarzało dość często. Jasne, że nagram film. Czekam jeszcze na tego Diana 2x2, którego będę miał po zawodach w Lublinie i wtedy nagram film z kolekcją, bo już wtedy będę miał kostek chyba 60. 16. Po jakim czasie od momentu, w którym nauczyłeś się układać kostkę, zacząłeś się uczyć Friedricha? 7 lat? Nie no, tak na serio to kostkę nauczyłem się już układać w podstawówce, więc trochę dawno. Ale tak jak układam sobie od marca, to we wrześniu zacząłem uczyć się Friedricha, to sobie możecie policzyć. Od razu wspomnę, że całe wakacje nie układałem, bo miałem rękę w gipsie. Dalej. Jaki portal społecznościowy jest według ciebie najlepszy? Swego czasu korzystałem z naszej klasy, ale to było na serio dawno temu. Aktualnie korzystam z Facebooka, z Twittera nie korzystam. Według mnie Facebook jest najfajniejszy. 18. Jak wiesz, displaye do stagmatów są dość drogie. Jak myślisz, gdyby ktoś zaczął robić tańsze, mniejsze alternatywy, byłby na to popyt? Wśród normalnych użytkowników, którzy po prostu układają, nie byłoby na pewno zainteresowania tym. Nie byłoby zainteresowania. Aczkolwiek jeśli chodzi o osoby, które organizują zawody, to na pewno. Jeśli są miejsca stałe, w których stale organizowane są zawody, to myślę, że na pewno takie displaye by zakupili, ponieważ jak wiadomo, im taniej, tym lepiej. No chyba, że jakoś jest słabo. 19. Znasz Light Cube? Chciałbyś mieć? Zgaduję, że nie chodziło tu o Light Take. Wstukałem w Google, co to jest Light Cube. Widziałem, że jest to taka świecąca kość, duża. Czy ja wiem, czy chciałbym jedno? To jest taki bajer. Jak ktoś nie ma co robić z pieniędzmi, no to sobie kupi takie Light Cube. A to jest po prostu taka. Z tego, co ja widziałem, to jest zwykła ozdoba.
Taka kostka duża, która sobie świeci. Nawet nie jest to kostka Rubika. I ostatnie pytanie na dziś. Gdzie spotkałeś Roya? Pytam, bo masz z nim zdjęcie na Facebooku. A no, Roya spotkałem w Tychach na paintballu. I ci, co go oglądają, to wiedzą, że... Wiedzą, że Royo organizuje paintball raz na jakiś czas. Teraz też będzie niedługo w Tychach, tydzień po Polish Open. Z chęcią bym pojechał, ale niestety już nie będzie pieniędzy. No i właśnie to była chyba druga edycja z Flat Pack Paintball z Royem i wtedy sobie pojechałem ze znajomym. Tam walnąłem fotkę i jest spoko. No to co? Myślę, że to tyle. Na dziś 20 pytań, tak jak miało być, tak było. Mógłbym jeszcze parę pociągnąć, ale wolę sobie zostawić resztę. No, zostawię resztę, bo nie wiem, ile mi bateria starczy. Jak teraz by mi brakło baterii, to znowu bym musiał od nowa nagrywać. Na dziś to wszystko. Jeszcze raz was przypominam wam o braniu udziału w konkursie. Do wygrania, bo właśnie nie mówiłem tego w filmiku konkursowym, za baner do wygrania będzie kostka Alpha CC3. Jest ona w wersji DIY. Możecie tutaj zobaczyć. To jest ta kostka. Jeśli osoba, która wygra, będzie chciała, to mogę specjalnie kostkę złożyć i okleić. Nie mam do niej niestety naklejek tych oryginalnych, ale dorzucę set naklejek od Juska, Calvbrightów. Jak wiecie, Juskowe są dobre, więc jest ok. No to tyle. Tak jak mówiłem, zapraszam do brania udziału w konkursie, nadsyłania banerów, filmików, miksów. Filmików moich i intra na kanał Magicznej Kostki. No to tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.